Broń! Uwagi! Broń! Chodzi! Panowie! Broń! Prezentuj! Broń! Na prawo! Chodź! Komendant garnizonu Grudziądz, major Paprocki melduje pod oddziały do uroczystego apelu z okazji Święta Wojska Polskiego. W rocznicę Bitwy Warszawskiej obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Dokładnie 95 lat temu Armia Polska stawiła czoło bolszewickim oddziałom, zatrzymując czerwoną nawałę i tym samym zapewniając ojczyźnie niepodległy byt. Dzisiejsze święto jest wyrazem hołdu dla tradycji i dorobku oręża polskiego. Nasi dziadowie, wykazując się ogromnym poświęceniem i heroizmem nad Wisłą, Wieprzem i w Krą, walczyli o to, co w życiu państw i narodów najważniejsze. To dzięki ich krwawej ofierze możemy cieszyć się wolnością i suwerennością. Każdego roku, pełni zadumy, wracamy myślami do tamtych wydarzeń, ich bohaterów, odczuwając dumę i oddając im szacunek, realizując słowa rozkazu z 4 sierpnia 1923 roku ówczesnego ministra spraw wojskowych generała broni Stanisława Szeptyckiego w sprawie utworzenia Święta Żołnierza. W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w wiekowych walkach z wrogiem o całość i niepodległość Polski. Nie jako nakaz, ale potrzebę ducha i dziejową konieczność. Szanowni Państwo, w historii narodu polskiego znajdujemy wiele przykładów wysiłku zbrojnego podejmowanego przez naszych przodków. Bitwa warszawska, zwana także cudem nad Wisłą, była wielką próbą, z której zarówno nabierające wówczas wojennego doświadczenia Wojsko Polskie, jak i potrafiące się solidaryzować społeczeństwo, wyszły zwycięsko. Dzięki tej rocznicy kierujemy naszą uwagę na cnoty narodowe, które określają każdego z nas nie tylko jako Polaka, ale także jako człowieka. Pochylając czoło nad bohaterami tamtych czasów, pamiętajmy o wielu pokoleniach Polaków składających ofiarę krwi w walce o niepodległość, przetrwanie narodu i nienaruszalność jego granic. Szanowni Państwo żołnierze, Dzień Wojska Polskiego to nie tylko święto żołnierzy, ale to także święto wszystkich Polaków. Święto narodu mogącego żyć w bezpiecznych granicach i posiadającego silną pozycję międzynarodową, ugruntowaną m.in. przez członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Postępujący proces profesjonalizacji Wojska Polskiego, modernizacji technicznej oraz związane z tym wyzwania realizowane są także na terenie naszego garnizonu i dotyczą bezpośrednio jednostek wojskowych tu stacjonujących. Zwracam się do głównych bohaterów dzisiejszej uroczystości.
do panów oficerów, podoficerów, żołnierzy garnizonu Grudziądz, służących obecnie i tych będących na zasłużonej emeryturze. Szanowni Państwo mieszkańcy Grudziądza, podczas dzisiejszej uroczystości wspominamy chwałę oręża polskiego okazaną na polach bitewnych Europy oraz doceniamy aktualne wyzwania, które z powodzeniem realizuje żołnierz polski w kraju i za granicą. Z jednej strony możemy się poszczycić historią kawalerzystów z 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu, którzy powstrzymywali nawałę bolszewicką w 1920 roku, a później niemiecką pod Krojantami w 1939 roku. Z drugiej strony na co dzień poznajemy losy naszych żołnierzy, którzy pełnią bądź pełnili służbę na misjach pokojowych, między innymi na Bałkanach, w Iraku czy w Afganistanie, ryzykując własne zdrowie i życie. Szanowni Państwo, z okazji święta Wojska Polskiego zwracam się do wszystkich, którzy noszą wojskowy mundur. W imieniu mieszkańców naszego miasta życzę Wam, abyście nosili go z prawdziwą dumą i honorem, cieszyli się szacunkiem i wdzięcznością mieszkańców narodu, mając świadomość, że jesteście spadkobiercami obrońców z nad Wisły, w Kry, Niemna i Wieprza, ich wiary, odwagi i miłości do własnej ojczyzny. W podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1937 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej niżej wymienionego mianuję na stopień kapitana, porucznika niepodlegającego obowiązkowi służby wojskowej. Koła Grudziądzu. Pan Paweł Puchalski. Gratuluję. Decyzją ministra obrony narodowej został mianowany na stopień kapitana. Mianowanemu gratuluję. Dowódcy garnizonu. Na stopień starszego chorążego sztabowego. Starszy chorąży Henryk Głowacki. Starszy chorąży Robert Romański. Starszy chorąży Piotr Moskwik. Na stopień starszego chorążego chorąży Piotr Grajkowski. Chorąży Wojciech Kostrzewski. Chorąży Mariusz Peglał. Chorąży Roman Sarnowski. Kowski. Sierżant Tomasz Smołucha. Sierżant Michał Misiowiec. Na stopień plutonowego starszy kapral Tomasz Olszewski. Nadawany jest przez ministra obrony narodowej w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Złoty medal otrzymuje kapitan Dariusz Przomak. Szanowni Państwo, medal Siły Zbrojnej w służbie ojczyzny nadawany jest przez ministra obrony narodowej za długoletnią wzorową służbę i pracę w Wojsku Polskim. Złoty medal otrzymuje pan Adam Lawocha.
Starszy sierżant Dariusz Falkowski. Brązowy medal otrzymują kapitan Piotr Grzesiak. Porucznik Maciej Durma. Apel w pamięci oręża polskiego. Warskiej Wiktorii, husarze z Pulchwały Kirchholmu i Kuszyna, obrońcy Jasnej Góry oraz zwycięzcy z Podwietnia. Stańcie do apelu. Wzywam niezłomnych obrońców Konstytucji 3 maja, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, wiary sowieckiego i hitlerowskiego totalitaryzmu, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli daninę krwi i życia. Stańcie do apelu. Wódca kompanii honorowej dla uczczenia święta Wojska Polskiego oraz 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej, salwa honorowa. Chodź! Salwy honorowej! Trzeba! Ładuj! Salwo! Pan Janusz Dzięcioł.
przedstawiciele władz samorządowych Grudziądza, przewodniczącym Rady Miejskiej Grudziądza, panem Arkadiuszem Gostą i prezydentem Grudziądza, panem Robertem Malinowskim na czele. Ze starostą panem Edmundem Kordolem na czele. Na ramię! Broń!